Wielka pomoc dla mieszkańki z Popowic. Pani Krystyna w ostatnim czasie przebywała w szpitalu, była samotna, ale sąsiedzi zjednoczyli się, zorganizowali, a do tego wszystkiego pomogli żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przywieźliśmy pani bardzo fajny, nowy materac z wypełnieniem kokosowym, łóżko i kuchenkę, która zastąpi starą kuchenkę, która uległa zniszczeniu podczas pożaru. Żołnierze zorganizowali pieniądze i podarowali nowy sprzęt. A to wszystko dla pani Krystyny, która nie ma już nikogo bliskiego, ale wokół siebie ma ludzi dobrej woli. Jestem bardzo wdzięczna tym, wojsko dobrego robi, że brak mi słów. Ja nie mogę mówić. Wzruszona jestem bardzo i wdzięczna. Byłam miesiąc czasu w szpitalu. Było bardzo źle ze mną. Tam na Karłowicach postawili na nogi. Wszystko zaczęło się od jednego telefonu, który wykonała sąsiadka pani Krysi, także Krystyna. A telefon odebrała kapitan Renata Mycio. To był jeden telefon, jedno zapytanie. Z racji na to, że żołnierze są naprawdę fantastycznymi osobami. Są to ochotnicy, którzy nie muszą, a robią to z własnej nieprzymuszonej woli. Od serca. Stąd takie zaangażowanie i stąd takie wsparcie i troska o panią. Dziękuję. Na pewno może pani zawsze na nas liczyć. Dziękuję. Nie chciałam składać obietnic bez pokrycia. Powiedziałam, że zorientuję się, że porozmawiam z żołnierzami. I jeśli będzie inicjatywa ze strony żołnierzy, jeśli zaangażują się, wesprą panią Krysię, tak najbardziej będziemy pomagali. I tak też się stało. Nowy, podarowany sprzęt przez żołnierzy jest bardzo ważny dla seniorki i niezbędny do życia. To się wszystko rozsypuje już. Ten tapczanik, co ja tam mam, coś piję, to już po prostu sprężyny poszły. Już przedwczoraj spadłam z tego łóżka, bo nie miałam siły się przesunąć jak na środek. No i tak się skuliłam na brzegu. I spadłam z kołdrą, zaplątałam się w tej kołdrze. W akcję zaangażowało się wielu żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To jest sama przyjemność. Pani Krysia, jak państwo zauważyli, jest bardzo miła. Zawsze nas bardzo gościnnie tutaj przyjmuje, zawsze nas wyściska. I to, no tego nawet nie można nazwać pomocą. To jest po prostu bardzo miło spędzony czas. Posprzątałyśmy troszeczkę, wzięłyśmy pranie do domu, wyprałyśmy, ponieważ pani była prosto po szpitalu. Żołnierze także wkrótce wymienią okna, o których seniorka marzyła. Echo 24, Marta Wrońska.